Siema, siema, jestem Rajot Ziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i jest mi niezmiernie miło was powitać po tak długiej przerwie, bo w końcu odcinki są na bieżąco. Kiedy to nagramy jest 24 września, a nie 28 czerwca. Także ostatni odcinek, który oglądaliście, był nagrywany prawie 3 miesiące temu, więc trochę się zmieniło od tego czasu, między innymi też na save'ie i nie tylko, ale to za chwilkę też zobaczcie. Może ustawienie kamerki troszkę trzeba zmienić, ale to cały czas nad tym pracuję, także musicie mi po prostu troszkę wybaczyć. Dobrze, słuchajcie, witam też również czat, który jest razem ze mną, czat na YouTubie. Zapraszam też was na Twitcha, bo niedługo będzie też konkursik, fajny do wygrania będzie, farming ze wszystkimi dodatkami, ale o tym jeszcze więcej powiem. To co, na wstępie łapka w górę, subik i lecimy z odcinkiem. Dzisiaj jest sporo zmian, bo jak widzicie ogólnie jesteśmy już na wiośnie. Ostatnim razem siedzieliśmy w jesieni, tak jak powiedziałem, taki samolot poleciał. Tak mówiłem wcześniej, będę wam teraz robić takie coś, że nie będę pokazywać zimy, bo zima was nudzi, więc jesteśmy bez zimy, jest już na wiośnie. Dużo się przed zimy wydarzyło i zaraz wam dokładnie pokażę co. Ja to właśnie wracam od Ontariusza. A dlaczego do Ontariusza? No bo zakupiłem sobie nowe ziemię, nie? A, właśnie, wszystko fajnie, ziemię ziemiami, tylko problem jest taki, że jeszcze muszę włączyć sobie ustawionka nowe, bo muszę włączyć sobie tutaj nie, tutaj muszę włączyć sobie na ręczne wszystko, tak jest. Dobra. No także wracamy sobie od tego właśnie, jak mówię, notariusza. I tam mieliśmy kilka fajnych spraw załatwienia, bo między innymi kupiliśmy nowe pola. Za chwilę wam je pokażę. No to pozdrawiam Danielu serdecznie, dziękuję jeszcze raz za donate'a. Żubik dla ciebie. No na pewno będziesz w odcinku, na pewno. Kurczę, no dobra, słuchajcie bliska, to tak, co dalej, nie? Bo to mnie gdzieś nie skończyłem mówić oczywiście o tym, co się wydarzyło. Staniemy sobie na tym poboczu i wam pokażę coś, bo tutaj właśnie kupiliśmy sobie to pole. Ono jest aż stąd, aż tam na koniec pod tamte drzewa, co widzicie, aż po naszą łąkę. Także kawałeczek pola kupiony, tu jest chyba 90 arów, spoko, z rzepakiem, no i myślę, że akurat będzie dla nas samo git. Ale to nie ten kawałek pola, który kupiliśmy. Chyba mi uszczelka strzeliła pod głowicą. Tłok wypluł jak nic. No ale dobra, słuchajcie. Jedziemy właśnie, pokażę jeszcze nowy kawałek pola, który został zakupiony też na zimę. No i kawałek, który prosiliście nie bardzo długo. Chcieliście, żebym już go miał w końcu, bo jest to coś, co według was było niemalże przymusem na tej serii. A ja tego jeszcze nie kupiłem wcześniej. Dlatego za chwilkę wam pokażę. W sumie wejdźmy sobie na gospodarstwo już tutaj. Na chatkę, nie? Zajedziemy sobie. Tutaj też trochę zmian, ale niewielkich. Przykujemy się też poli do instalacji paneli fotowoltaicznych na kolejne budynki, bo przychód był akurat tam, że tak powiem, średni. A więc co, może nie? Może nie będę wjeżdżał, zostawię sobie go tak przed garażem. Okej, zgasimy. Dobra. Więc tak, jeżeli chodzi właśnie o to, co ze sobą się szykuje. O, tutaj nam hałasuje ten strefa. Znaczy strefa, urządzenie. Będziemy jeszcze sobie szykować tutaj panele na ten garaż oraz na dom, więc niedługo to wszystko do nas zawita. O, co to otwarte jest. A właśnie, w ogóle jestem sam, dzisiaj krzycha nie ma jak coś, krzyku będzie innym razem. I co tu mamy? Słuchajcie, mamy przygotowany zestaw już Rexa z krystalem, który jest po update'cie, więc w końcu działa wałeczek. Elegancko, bardzo fajnie, panie Karstan. Doceniamy starania. Więc to git. Będzie też tutaj troszkę dzisiaj sprzedaży, bo już mam przygotowane palety z ogórkami, cebulą i papryką. No i jajka też się zażyły, także fajnie. O, tu szklarki nie domknąłem. Ty, co jak półsychało to? Wody nie ma. Oż, kurczę. Co to było? Dobra, to nic, zaraz się ogarnie. No i co jeszcze? Trochę też pozwozimy oborniczka, te wpłynie skurczysynie. I nowy nabytek. Jest w końcu nowy nabyteczek, jest to Merlo. Jak widzicie, używany, bo używany, daliśmy za niego sporo, bo aż 100 tysięcy. Jest to używka, trochę teraz już tutaj pobrudzona, bo żeśmy sporo odwali, ale ogólnie lekko odmalować, jak można powiedzieć, nówka. Co jeszcze mogę powiedzieć, na przykład to jest to, ile mamy kasy na koncie, a mamy tego sporo. Bo słuchajcie, 269 tysięcy, a było ponad 400. Kupiliśmy ziemię, kupiliśmy Merlo i sprzedaliśmy MTZ-a. Do kogo on trafił? Jeżeli, jak nie zapomnę, to wam wrzucę to, albo wiecie co, może teraz wam teraz wrzucę na bieżąco, żebyście nie zapomniał. Także słuchajcie, dostał go widzu. O, to. O!
teraz będzie widać chyba, nie? Widać to? Dokładnie. Więc taki komentarz, jak napisał pan widz odnośnie tego, że chce kupić MTZ-a. No i właśnie on go dostał za 35 500, więc całkiem spoko. Kasa, którą oczywiście wzięliśmy za ten sprzęcik, już poszło też w pole między nimi, także spoko. Co tu jeszcze się wydarzyło ogólnie? Właśnie, czemu w ogóle kupiliśmy Merlo? Bo to jest taka trochę ważna rzecz, a ja o tym tak wam nie mówię do końca. Tak jakby nie starałem się o nim opowiedzieć, o tym Merlo. Ale głównie chodzi o to, że po prostu ma dużą łyżkę. Ponad 2,5 tony można ładować naraz. Jak mieliśmy 1300 chyba w łyżce, to ładowanie do mieszalnika temeru. A ty co? Szpak przyleciał. Już niedługo. Niedługo przyleciał szpaki. Więc duża różnica, bo ponad tona więcej, czyli można powiedzieć, że no łyżka w gratisie, dwie łyżki mamy w cenie paliwa jednej jakby, nie? Także spoko. I tu właśnie, jest nowy kawałek ziemi, który już widzicie, trochę sobie zarasta, ja gdzieś tam trochę tej trawy obsiałem, ale tak nie do końca odbija, jakbym chciał, więc też sobie zarośnie, lekko z chwastem. No i na tym kawałku ziemi będziemy coś budować. Jeszcze co, to wam może nie powiem, ale będzie coś budowane. Fajna rzecz, którą też chciałem zrobić dawno temu, bo także cieszę się, że w końcu mamy ziemię pod to. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w tym miejscu będzie sobie leciała droga taka jeszcze, nie? Łącząca tutaj wszystko, bo tu będzie też taki lekutki placyk. Także to chyba jasne. No, więc całkiem nieźle, kas na koncie się trzyma, na razie bez kredytu. Mamy też w planach kupić sobie... a może nie będę mówił. Ale jest, dobra, może powiem, dobra, niech będzie. Kombajn, będziemy jeszcze jakiś kombajn kombinować, nie? No się wiem, że ten jest miar nowy, ale po prostu chcemy kupić drugi. Bo jesteśmy z Krzychem we dwóch. Przepraszam. Świtam. Także jak kupimy sobie z Krzychem drugi kombajn, to myślę, że będziemy działać lepiej i praca będzie bardziej oporowa, nie? Propos jeszcze samych pieniędzy, oczywiście pojedziemy sobie teraz sprzedać tutaj te nasze warzywka, których mamy na pacę aż tyle, jak widzicie. O, tu się może z jajka zabierzemy od razu. Powiem szczerze, kasa na tyle się mocno trzyma tej serii, że nie dbam o to, jakie są ceny w skupach, po prostu, o, trochę się odwinę. Po prostu jadę i sprzedaję. Jezu, jak mnie dzisiaj sadzi strasznie. Się nażarłem jakieś gruchówy czy coś. Może tak niech będzie. Więc nie dbam o to, jaka jest cena, tylko po prostu mamy, sprzedajemy, potrzeba nam kasy i tyle, nie? I to jest fajna rzecz, bo nie musimy tak tryhardować, że ojej, lepiej sprzedać w grudniu, bo jest cena o 100 zł większa, nie? Czy coś tam na tonie. No wiadomo, że przy jakichś tam większych... przy większych sprzedażach to ma znaczenie, ale tak ogólnie to jeszcze nie za bardzo. No to tego wiecie, jest jak jest. I będę robić sobie to w ten sposób właśnie, tak jak mówię, nie? Że... sprzedawać będę to bardzo często po prostu, nie? Do siełów jeszcze mamy sporo ogólnie pól, bo chyba 4 kawałki będzie, 2 razy soja, 2 razy kukurydza i to zostaje nam na kwiecień, a mamy teraz marzec i myślę, nagram ten odcinek tylko po to, żebyście wiedzieli, co tu się zmieniło, jak będzie wyglądać cała reszta jeszcze tych odcinków, nie? Także myślę, że rozumiecie. Czy tam jest przyjmowany ten cucumbers? Aha, bo są same jajka przejmowane, dobra. Najpierw pójdę jajka w takim razie, a cucumbers i te wszystkie inne pierdółki pójdą tam do tego gościa, który jest z tyłu. No i elegancko 12700, prawie 12800 za jajka, całkiem spoko. To sobie jeszcze cofniemy i pojedziemy tam do gościa. Coś ty żaru? Dobra, organista, doskonale wiem, kto to robi, nie? Czy to się w ogóle wykręcę? Mam nadzieję, że tak. Jaka muzyka idealna teraz leciała, nie? Dobra, jakoś się udało. Przepraszam pani babciu, ale muszę panią przejechać trochę. Pokaż mi swoje towary. Zaraz ci pokażę, poczekaj. Wiesz, jak często pada tu deszcz. O, może tak zrobimy, niech się ten. Idzie to? Na sel? Coś tam idzie. Najgorsze, nie wiemy dokładnie, ile zostanie sprzedane, bo trzeba tam cofnąć, nie? Zaraz jeszcze może jakoś tak sobie cofnę to. Bo on tam, ten gość ma tak właśnie, że trzeba do niego bardzo mocno cofnąć. Szkoda, że nie ma jakiejś tandemki takiej. Ale w sumie ta przyczepka jest spoko, bo i do belek i do wszystkiego naraz. Ja lubię takie uniwersalne rzeczy, nie? Więc jakoś może jeszcze cofniemy trochę tutaj. O! Ile mieliśmy na koncie ludzka przed odcinkiem? Pamiętacie, ile tam było? 260 tysięcy? Chyba tak, nie? To mamy 263, no to całkiem sporo pieniędzy. Ja wiem, że ta seria ma być taka trochę biedacka, a wychodzi, że na razie mamy bardzo dużo kasy, ale
zaufajcie mi, że jeszcze dużo tutaj się zmieni. I naprawdę sporo pieniędzy jeszcze będziemy musieli wydać. Ja się boję, że nawet będziemy musieli pójść w kredyt, nie? 269 miałem. No, no to w sumie spoko, bo 25 tysięcy? Prawie? Prawie 25 tysięcy żeśmy tutaj zarobili. O, może wiecie co? Jak już tak tu jestem. A, dobra. Dzisiaj się kręcę jak... nie powiem co, w przerębli, nie? Ryba w przerębli, o, tak może być. Ale zajedziemy sobie tutaj. I jeszcze dzisiaj skoczymy sobie troszkę popryskać, nie? Bo tam jak wiosna, to wiosna na pełnej. Chciałem pokazać, co się właśnie zmieniło, jak to teraz wygląda. Jakie mamy plany na kolejne odcinki, bo też ich tutaj trochę będzie. Cały czas tutaj mieszalnik działa. Myślę, że najpierw pojedziemy sobie popryskać. Dobra, bo skoro Kaszyn naprawił zatorki, to ja bym chciał z tego skorzystać i wam pokazać, jak tam działamy sobie na polach. Właśnie z zatorkiem, póki jeszcze go mamy, a będziemy jeszcze go mieli pewnie spory czas. Jak to wygląda? Aha, jest tak. Dobra, odpalamy i jedziemy. W końcu dawno w ogóle jeździłem już w farmingu na kierownicy, można powiedzieć, więc trochę też dla mnie coś ciekawego zawsze. Okej. Ale muza, by the way. No, muza niezła jest, nie? Ale dobra, to tak mówię, to sobie dojedziemy na poletko. Opryskamy sobie dzisiaj, tak naprawdę odcinek nie będzie taki specjalnie długi. Chcę zrobić dwa pola tylko i tak naprawdę to będzie wszystko, chociaż tam to duże jest, więc nie wiem, czy się uda. Ale pokażę właśnie, jak fajnie pole będzie wyglądało, bo to ja tego nie będę robić na streamie, znaczy na odcinku, tylko na streamie. Bo właśnie teraz siedzimy tutaj z widzami fajnie i wiecie. I działamy. Może nie to. Kliknąłem. Się składa? Się rozkłada, dobra. Mamy 2000 litrów zalane. Myślę, że to powinna być odpowiednia ilość na to pole. Tu tylko troszeczkę właściwie trzeba tego azotu wlać. Można powiedzieć, że tylko dokończyć. Jest automat. Wszystkie lance 17,6 metra. Pasuje robota. Odpalamy i lecimy z tematem. Dobra, więc myślę, że to chyba powinno pójść w miarę okej. Ja tak pozwólcie, będę trochę sobie na kamerze z drona leciał. Może... o. O, właśnie tak nie będzie, nie? Oj, trochę na dwójeczką by pasowało pojechać. No to troszkę to też za szybko nie ma co. No, więc fajnie, tak widzicie, pole nam się ładnie uzupełnia w ten azot. I to będzie szybka robota. Najgorzej właśnie będzie chyba teraz z tą gnojowicą. Ale to bardzo fajne pole, jak mówię, będzie powiększane jeszcze. Więc zauważycie. I słuchajcie, mam też takie do was pytanie przy okazji, skoro już tutaj nagrywamy. Ścieżki zrobić ładnie będzie wyglądało. Jest to ścieżki spoko, tylko za małe chyba kawałki na ścieżki, nie? Na takich tych nie chciałem robić. Zresztą pamiętam, jakie mieliście zdanie o ścieżkach jeszcze parę miesięcy temu. Nikt ścieżek nie chciał robić i w ogóle, a teraz nagle wszyscy robią ścieżki, nie? Ciekawe dlaczego. Ale dobra, nie o tym mowa, nie? Bo ja chciałem o czymś innym powiedzieć. Dajcie mi znać, co mogę zrobić z tych pieniędzy, które mam, bo aktualnie trochę jest dużo i szczerze mówiąc przeliczyłem się co do nich. Kupiłem też trochę uli nowych, do pasiek doszło, więc za miód też powinno trochę więcej przychodzić, bo to jest, jak mówię, taki fajny dochód, który działa nam tak jakby pasywnie, nie? Nie musimy się... O kurde, lance urwane. Sorry, źle wymierzyłem. Nie patrzcie na to. No, więc działa sobie tak to bez naszej wiedzy i to fajnie, bo raz na jakiś czas po prostu przychodzimy, odbieramy sobie nasz miód i mamy kasę, nie? No i co, poza też nowymi maszynami i polami też chciałem troszkę jakby ten progres spowolnić, bo za chwilę wykupimy całą mapę. Uwierzcie mi, że gdybym się postarał, to no kolonię można wykupić w 3 sezony po prostu, nie? I to naprawdę bym się postarał. 3 sezony mamy całą mapę, tylko też chcę robić jakoś tak, że kupować sprzęty pod te pola konkretne, pod dany areał. No i też napiszcie może, co wy byście tu widzieli po prostu, nie? Co według was będzie pasować na kolonie, jakieś sprzęty i tak dalej. Ja też tutaj nie ukrywam, że... Śmaskę ukradł. Przed chwilą. No, więc... Nie ukrywam, że też chciałbym tu jakoś zrobić serię fajniejszą. I dzisiaj też graliśmy o tym właśnie na streamie przy okazji szykowania save'a na osadę, na odcinek zasadzonego w długach, że na osadzie chcę iść właśnie w takie nowe maszynki, takie troszeczkę większe, a na kolonii chcę iść też w większe maszynki, ale starszego typu, nie? Więc dajcie na to tym, co liczy, czy to będzie właśnie spoko pomysł. Jeżeli zamiast kupować nowych maszyn, będziemy kupować po prostu starsze, ale większe, nie? Dobra, no trochę nie dorobiłem, ale trudno, bo nic się nie stanie.
Tak, to widzę, lecimy po łapeczki. Ale jeszcze brakuje nam troszkę do 600, no, ale i tak mimo wszystko fajnie. No, także jak ktoś bliska, to oficjalnie już możecie wpalić na Twitcha, bo od poniedziałku do piątku tam już streamujemy. Jak mówię, też niedługo będzie konkurs do wygrania, będzie cały farming 22. Nie dość, że jest FS, co nie, no to jeszcze wszystkie dodatki, czyli dwa season passy. Naprawdę super rzecz, oczywiście to by się nie odbyło, gdyby nie nasz widz, który prosił o dyskretność, więc nie mogę. Znaczy nie chciałbym, żeby mówić jego nick, ale to dzięki niemu mam dla was tę nagrodę i będę chciał zrobić jakiś fajny konkurs. Bardzo prawdopodobne, że niedługo na film, na kanał wleci jakiś film odnośnie właśnie samego konkursu, żebyście mieli wszyscy równe szanse i mogli napisać albo zrobić coś, co wam, co będzie ok, nie? Dla was wszystkich, także to jeszcze odnośnie tego będę się na pewno z wami kontaktował, nie? Więc po prostu oglądajcie, subskrybujcie i śledźcie na bieżąco, bo jak przegapicie, to słabo po prostu, bo wartość tego to jest jakieś no ponad 500 zł, nie? Także naprawdę można wygrać calusieńkiego farminga. No i super rzecz, bo wiele dodatków, zawsze to coś tam do przodu, nie? Dobra, siadamy sobie do 16, jak widzicie. Mam już beczkę zalaną, bo wcześniej była już gotowa, także nawet nie miałem jak wam tego pokazać. I jedziemy na nowe pole, właściwie jedziemy na stare pole, które jest w nowym wydaniu, bo tam też już wcześniej kupiliśmy kawałek ziemi, który będzie dołączany do tego pola. Jak się możecie oczywiście domyślać, jest to pole numer 33, zostało kupione. No i dziś będziemy właśnie tam sobie rozlewać na nim tutaj gnojowice, bo tam jest po kukurydzy ściernisko. Ok, czwórkę sobie wbijemy. Czy ja tam działam kierunkowskazy? Działają, dobra. Chwileczka. Powolutku i jedziemy. No. Więc tu bardzo fajny kawałeczek jest. Ja tylko jeszcze bym chciał tutaj dodać do tego na mapie ugniatanie, bo tu nie ma ugniatania, a fajnie jakby to ugniatanie było, bo to naprawdę na tym średnisku to po prostu wygląda bajecznie. O, właśnie ci nowe tekstury mamy już zaimplementowane. Także git. W ogóle ciekawa rzecz jest taka, że chciałem sobie zrobić właśnie nową teksturę. Będzie szło? Będzie szło. Chciałem zrobić sobie nową teksturę kukurydzy i okazało się, że w tym czasie, kiedy to miałem takie plany, tam coś kombinowałem, to akurat wyszła ta kukurydza, którą widzicie teraz, nie? Także naprawdę idealnie można powiedzieć, że się ułożyło to, nie? Także super, bo to jest naprawdę bardzo fajna tekstura, nie? 33 w C3? To jak na WF? Co? Cześć Agro Jarek, witam serdecznie. Właśnie to też są ludzie na czacie. Może tak bardziej jako tło, ale też możemy jakiś dialog nawiązać. Ludzie, jak coś chcecie pogadać, to śmiało. Macie jakieś może pytanka? Oczywiście oprócz szpakowa, bo do tego to jeszcze dużo, dużo czasu. Ej, właśnie myślę, że może to nawet miniaturkę zrobić w tym miejscu, bo to bardzo ładnie będzie wyglądać ta kukurydza. Siemanko Ernie, to ziomal, witam serdecznie. Mimo, że jesteście. Oj, chyba mi akurat nie starczy. Obawiam się, że nie wystarczy mi do końca. Ej, właśnie, bo to chyba nie to. Nie zrobiłem badania próby global, wiecie? Na jednym kawałku ziemi, więc teraz sobie to załatwię. Że miał to z głowy. Tutaj właśnie, zapłać za badanie. O! I świetnie. No i tu też trzeba trochę azotu rozlać, nie? Także rozlewamy. No, więc tu widzicie też była, tu akurat była nie kukurydza, a chyba soja to była? A jak nie soja, to może słonecznik. Nie, to był słonecznik chyba. Tak, to był słonecznik, z tego zapamiętam. Oczywiście, sorry, trochę mi się pomyliło wcześniej. Więc tu jest, był słonecznik i sobie też to pole będziemy dołączać, ale jak widzicie, najpierw chcę sobie to wszystko ponawozić i potem robić od razu tutaj jakąś orkę czy coś. A z tego co wiem, to ma być soja teraz w tym, na tym polu. Także całkiem pokaźny kawałek pola mi się robi. Oczywiście wiadomo, że jeszcze będziemy sobie kolejne kawałki kupować, żeby się rozbudowywać w tę stronę. No i co, naszym celem jak najbardziej jest wykupienie całej mapki. Gdzieś tam albo stać się po prostu wielkimi bamberami, nie? Ale prędzej chyba będzie bamberami niż kupimy całą mapę, nie? Ja mam pytanie, jak ogarnąłeś taki czas pod kamerką? To jest w dodatkach po prostu do streamu, wiesz? Nie wiem jak ci to w sumie mam wytłumaczyć, ale jest stronka z powiadomieniami taka, ja mam oczywiście podpięto też do Twitcha, nie? I tam właśnie była też taka opcja, żeby sobie zrobić... Uuu, się nie zmławię. Była też taka opcja, że można zrobić sobie czat YouTube'owy, nie? Tylko ten dodatek czatu YouTube'owego jest taki... z takim ma problem, że on strasznie laguje, nie? Nie jest to tak kompatybilne, bo YouTube ma też chyba jakieś gorsze serwery chyba, wiesz? I nie jest tak na bieżąco odświeżane jak na Twitchu. Bo na Twitchu to jest niemalże
można powiedzieć instant, nie? Jak instant gaming, które macie w opisie, oczywiście warto zajrzeć. Ale reklamkę zrobiłem. Nie, ale serio, na instanta zajrzyjcie, bo akurat tak wychodzi, że nawet ten dodatek, który dzisiaj patrzyliśmy, czyli te wszystkie dwa season passy plus farming, jest przeceniony o 75%, więc aktualnie kosztuje tam chyba 130 zł, a wartość tego wcześniejsza to była 507 zł, także naprawdę jest mega tanio. Jeżeli ktoś chce kupić, to tylko tam, nie? Nie byłem na Benarach Orzechu. Nie. Ja na takie rzeczy nie jeździłem akurat. W sensie mam bardzo daleko, to raz, a dwa, że mi się też nie chciało, nie? Ale chociaż myślę, że jakbym miał bliżej, to bym pojechał, nie? Więc odległość na pewno nie pomogła, żebym tam się pojawił, nie? Okej. Okay. No i tu fajnie. No, tu spoko, że widać tą teksturę, nie? Jaka tu jest. Dobra, sobie tak złapiemy. I chyba czwórka później, nie? Bo jak chcę taki bardziej bieg terenowy odpalić. No, w miarę to leci jakoś, nie? Polecam tam jak warsz. No, to prawda akurat jest, nie? Jest całkiem okej. Mi się coś tutaj na tej serii nie podoba. Bo ty się rozwijasz, kupujesz pola, chcesz postawić kurnik, masz nowe obory, a zamiast nowych sprzętów masz stare, chodzimy ciągniki. Ale wiesz co właśnie? Bo to ta seria na tym polega, że będę miał takie starsze maszyny, nie? Że tu się nie rozwijam w ten sposób, żebym miał wszystko mega nówka. Tylko chcę tu się rozwijać w obszar listwo, nie? Jeżeli potem będę miał już jakieś takie, wiesz... O, trochę po sąsiada polo pojechałem. Jeżeli potem... A wiesz co? Może tędy pojedziemy. No, pojedziemy tędy. Jeżeli potem będę miał już duże pola i tak dalej, to pewnie będę szedł sprzęty, nie? Póki co chcę się powiedzieć z tymi dużymi takimi starymi maszynami, bo te stare maszyny naprawdę mają mega klimat. I mi się na nich po prostu dobrze gra. Ja lubię takie trochę na takich kratach pojeździć. A też chcę mieć jakiś kontrast pod serię z osady, nie? Bo tam mam duże nowe maszyny. Więc chcę, żeby to było tak rozdzielone. Tu mam graty, tam mam nówki i w ogóle, nie? Więc wiecie. O, to jest trochę takie wyszło po tym tutaj po kukurydzy. Paski zostały z trawą. Umiesz dobrze angielski? Tak o, dogadać się dogadam, ale jakoś tam nie jakoś specjalnie wybitnie, nie? Ale fakt, że angielski trzeba się uczyć. Jak masz dużo oborek, Misiek, to jest taki modzik tam od hubie, który zwiększa ten limit, wiesz? Więc pisz sobie tam coś animals, czy more animals, jakoś tak się tam nazywa, nie pamiętam do końca. Ale tam na miniaturce jest 64 wpisane, nie? Bo zwiększa ilość dozwolonych zagród na mapie, na save'ie znaczy, nie? Więc warto tam też sobie to sprawdzić, nie? Okej, okay. Jak nam odcinek? 23 minuty? No, to całkiem nieźle. Jeszcze jedną beczkę my się sobie rozlejemy. Ja sobie całość zrobię poza odcinkiem. Myślę, że też... O, przepraszam bardzo. Ktoś mi się... Jak nie bekam, to pierdzę. Się tragedia jakaś. Kurde, nie mogę się wyrobić z tym, nie? O. No, więc na koniec odcinek pewnie jakieś siewy zaplanuję sobie, coś ciekawszego. Nie wiem, czy my tam mamy jakiś siewnik do kukurydzy, czy nie mamy. Może teraz pojedziemy z drugiej obory wybrać, dobra? Żeby tak nie jeździć ciągle do jednego miejsca. To pojedziemy sobie tam. Jakieś siewy bym zaplanował, kukurydzy albo sojki, ale chyba raczej kukurydzy, bo sojka to tam sobie sieje sam, nie? Gdzieś tam na tym streamku. Miniaturki gdzie robię? W gimpie, ja to nieustannie od kilku lat jestem w gimpie, nie? Siemka tam, czy gracz. Tak, osada też dzisiaj będzie, Szymek. Jasne. Zrobimy tylko, co mamy zrobić i potem osadę też zrobimy, nie? Bo dzisiaj mamy niedzielę, light taki trochę dłuższy, więc jak najbardziej chcę troszkę porobić jakieś wam odcinków trochę więcej, nie? Pojedziemy sobie tutaj. Dobra. No to już fajnego tu powstanie, kurczę. Będzie tutaj git rzecz. Niebawem. Może trójeczką? Powolutku, tak, nie? Czy będzie zapis? Zapis? Jeżeli nagram odcinek, to chyba raczej zapisu nie będzie, chociaż zobaczymy jak będzie z prawami autorskimi, nie? Jeżeli będzie problem z prawami, to nie będzie zapisu, a jeżeli nie będzie, to będzie, nie? Chociaż ostatnio też były problemy z prawem autorskim i wywalili mi widoczność streama w niektórych krajach, a dokładnie to w Rosji i w Białorusi. Takie, nie wiem czemu akurat w tych krajach, ale w Rosji i Białorusi nie obejrzycie mojego zapisu z lighta, nie? Co on tak powoli jedzie? Trzeba mu bieg redukować chyba, nie? No. To się będę śmiać, to tak jest.
Rosja, Białoruś, nie chcę, żeby moje streamy tam leciały u nich. Sus, nie? Trochę. Boże, Fiko, ty jesteś moderatorem, co ty piszesz? Dobrze, to jadę? Jakby tak, nie? Dobra, to trudno. No jakby tędy musiałbym pojechać, nie? A nie, tam było, dobra. Tędy. Się kręcę jak smurt po gaciach, ale już. O, no fajnie. Nie, teksturka ta mega siada mi z tej kukurydzy. Naprawdę super sprawa, że ktoś w końcu takie coś ogarnął, bo to jest naprawdę ładne, nie? Fajnie jakby też Giant się robili coś takiego. Raczej nie, oni raczej wiecie, chcą robić, że masz idealne uprawy i w ogóle. Ale ten chwast mogli zrobić w taki sposób właśnie, że masz taki... Też taki chwast mały, nie? To było wiele ładniejsze. Dobra. I w tę stronkę teraz do góry pojedziemy sobie. A, no tak, no to ja oczywiście Fiko rozumiem, nie? Więc to zwykle właśnie jest tak, że... Na przykład Polacy nie oceniają kraju pod kątem, jaki jest kraj, tylko jak się nim rządzi, nie? Dlatego mówimy, że Polska to słaby kraj po prostu, dlatego że... No jest lipa, nie? W Polsce. Dużo osób za granicą ucieka gdzieś tam. I się nie dziwię, nie? Jak najbardziej normalna sprawa w przypadku tych ludzi, nie? Więc wiadomo. A Polska to super kraj, nie? Mi się to podoba nawet. Tylko że... No. Ale nie ważne zresztą. Dlatego ludzie, idźcie na wybory. Uwierzcie mi. Pójdźcie, zagłosujcie, jeżeli kto może, kto nie może. Nie mówię na kogo, bo to według was powinniście sami wybrać. Ale mamy taki, będziemy mieli taki rząd, jaki sobie wybierzemy, nie? Także idźcie, żeby nie było, że jakiś tam emeryt pójdzie i za was wybierze, nie? Wy macie władzę, to idźcie, nie? Bo to ważna rzecz. Dobra, emeryt idzie na wybory, wy też pójdziecie, a ja idę na gospo, właściwie zjeżdżam i będziemy odcinek ten kończyć powolutku, bo trochę tutaj się już zagalopowałem z tym wszystkim. I co, będziemy się po prostu widzieć w kolejnych materiałach na kanale. Mam nadzieję, że już niedługo ten odcinek konkursowy też wleci i że też kolejne odcinki nagramy już razem z Krzychem, bo dzisiaj akurat Krzycha nie ma, dzisiaj Krzychu poszedł chlać. A ja dzisiaj mówię, dobra, odpalam lighta, bo dawno nie byłem, więc odpalamy sobie, nie? Słuchajcie, dziękuję za uwagę, mega mi wreszcie byli, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i że pojęcie oczywiście na kolejny film oraz na kolejny stream. Wszystko w opisie, zapraszam serdecznie do klikania, widzimy się, no i cześć, pozdro. Papa.